Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o Luizie Pruskiej, Pruskiej Królowej, która zapisała się w historii Grudziądza. Luiza Pruska przyszła na świat w 1776 roku w Hanowerze. Jej rodzicami byli Karol, książę Mekleburgi oraz Fryderyka Karolina Heska. W wieku 16 lat Luisa poślubiła w 1793 roku w Berlinie Fryderyka Wilhelma, pruskiego następcę tronu, który został królem Prus w 1797 roku. Z tego związku urodziło się aż dziewięcioro dzieci, w tym dwóch kolejnych królów pruskich, Fryderyk Wilhelm IV oraz Wilhelm I Hohenzollern, który został pierwszym królem Zjednoczonych Niemiec w 1871 roku. Luiza Pruska była bardzo dobrze wykształcona i w ten sposób miała duży wpływ na swojego męża. I to właśnie ona przede wszystkim namówiła Prusy na początku XIX wieku do konfliktu z Napoleonem Bonaparte. Po dymisji Karola Augusta von Hardenberga stanęła na czele stronnictwa antyfrancuskiego i doprowadziła w 1806 roku do wojny z Francją. Niestety ta wojna zakończyła się dla Prus klęską. Wraz ze zbliżaniem wojsk napoleońskich do Berlina w 1806 roku uciekła z mężem i właśnie przez Szczecin, Bydgoszcz, Grudziądz, Ostrudę, Szczytno trafiła do Królewca. I właśnie jej pobyt w Grudziądzu miał duży wpływ na historię tego miasta. To właśnie Luiza Pruska, będąc w Grudziądzu, chciała, aby wieża dawnego zamku krzyżackiego w mieście została, aby nie została Zburzona. No i w ten sposób do dzisiaj mamy zachowaną wieżę klimek, chociaż historia tego yy, budynku, tej wieży jest nieco skomplikowana, ale o tym za chwilę. W naszym materiale zdigitalizowaliśmy zdjęcie tak zwanej wieży klimek w grudziącu. Wieża ta została zniszczona w czasie II wojny światowej w 1945 roku i nie została odbudowana po II wojnie światowej. Dopiero w 2014 roku postanowiono tą wieżę odbudować i dzisiaj jest jedną z atrakcji gruziąca. Luiza Pruska w 1806 roku, tak jak wspomniałem, uciekła przed Napoleonem Bonaparte aż do Królewca, jak wiemy, Napoleon Bonaparte pokonał wojska pruskie i rosyjskie i doprowadził do podpisania traktatu pokojowego w Tylży w 1807 roku. I właśnie w trakcie podpisywania porozumień w Tylży, Luiza pruska, mimo swojej niechęci do Napoleona Bonaparte, próbowała go wyprosić, poprosić o to, aby nie karał za mocno Prus za udział w tej wojnie. Jak wiemy, nie udało się to jej. Nie udało się jej przekonać Napoleona Bonaparte, i w wyniku postanowień traktatu w tylży w 1807 roku powstało m.in. Księstwo Warszawskie, czyli Polska. Co prawda, nie nazywało się to państwo Polska, tylko Księstwo Warszawskie, ale składało się m.in. z ziem polskich zabranych przez Prusy w pierwszym, drugim i trzecim rozbiorze Polski. Na tym slajdzie widzicie Państwo właśnie mapę. Pokazującą, jak wyglądało Księstwo Warszawskie, powołane na mocy postanowień Traktatu w Tylży w 1807 roku. Księstwo Warszawskie przetrwało do 1815 roku i, co ciekawe, warto powiedzieć, że w granicach tego Księstwa Warszawskiego znalazły się takie miasta jak Bydgoszcz, Toruń, Hełno, ale Grudziądz pozostał nadal w państwie pruskim. Luiza Pruska w kolejnych latach przebywała dalej w Kłajpedzie. Do 1809 roku, nawet w Królewcu, dopiero wówczas wróciła do Berlina i rozpoczęła kolejne przygotowania do kolejnej wojny z Francją. Zmarła 19 lipca 1810 roku. Jej mąż. Postanowił upamiętnić swoją małżonkę, tworząc Order Luizy, który był przyznawany kobietom, które wyróżniły się swoją pomocą podczas działań zbrojnych realizowanych przez Prusy. W naszym cyklu Bohaterowie Historii staramy się pokazywać różne postacie, które zapisały się w historii naszego regionu, czyli województwa kujawsko-pomorskiego. Zachęcam do oglądania i poznawania w ten sposób dziejów naszej e, najbliższej okolicy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!